będziesz chciał zapętlić i 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 zapętlić. Cześć, Jarek. Nie, ja niestety 6 sekund to jest dla mnie. Jarek TVN. Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Pozdrawiam widzów. Czyli ty jesteś w wideo. Tak, tak, jestem wideo. Właśnie w tym tygodniu świętowałem to, że mam największy kanał na świecie dotyczący piwa. Przegoniłem vlogerów amerykańskich. Także 43 tysiące. 43 tysiące otwartych butelek jest na moim, w moim studiu telewizyjnym, tak? A jak wygląda to miejsce, w którym nagrywasz? To jest taka kamera. Mhm. To jest pokój, gdzie gdybym stanął, po prostu rozpostarł ręce, to... Mhm. To dotykam ścian. Korzystaj z kamery. Mów, ja stoję za kamerą i ty mów do mnie po prostu do obiektywu, no. Także no, miejsca jest mało. Kadr jest zawsze ten sam, czyli tablica korkowa, na których przyklejam kapsle z wypitych piw. Mhm. Widzowie bardzo się denerwują. Ich nie ma. Tak. Pozdrawiam wszystkich, którzy się denerwują, że te kapsle są krzywo, że tam jest przerwa, że to trzeba wszystko zerwać i nakleić od nowa. To jak nagrywasz, jak wyglądasz? Może być tak, zwykle jakiś t-shirt z piwem, które akurat oceniam, jeżeli mam taką, albo z browaru, z którego oceniam. Co jest... Chociaż akurat mów, ja ci powiem dlaczego zaraz. Co jest ciekawe, to wielu widzów, jak mnie spotyka na żywo, mówi, że w rzeczywistości jestem wyższy, więc pewnie mam źle kadr ustawiony. I nie mówią ci nic o brzuchu? Nie. Nie, no to jest atrybut piwosza. To prawda, ale tutaj akurat na scenie stanąłeś bokiem do nich i to wygląda źle, wiesz, to jest atrybut piwosza, tylko że jeżeli jeszcze weźmiesz się pod bok, to jakby potęgujesz to wrażenie, prawda? Ja nie mówię, że jestem szczupły jak diabli, więc to w ogóle nie wyzłośliwiam się, tylko... Ja tutaj taką jedną rzecz chciałem jakby uściślić, dlatego że pokutuje taki mit, że brzuch jest od piwa. Natomiast to jest kompletnie błędne myślenie, dlatego że brzuch jest na piwo.